tak wygląda zestaw. Siema wszystkim! Nadeszła ta chwila, że się siw uchyciłem. Pozdrawiam tam Martina, kiedy tam stoi na dole i też się wydał się mecz mu plac na telefonie, na domu i na rybą. Pierwsze co zrobiłem, obrotnik. A teraz zjadam długo. Żeby było wygodniej, się jasę dookoła i nie muszę wyłazić, żeby zmieniać znacznik. Jakby był większy kawałek, szerszy, no to wtedy wychodzę, zmieniam znacznik i jadę po tej samej stronie z powrotem. A tak? Tam jest zaraz koniec tego kawałka. Nie wiem, czy choć już życie przestał uwalone do szyba. Ale nadal jest uwalone, bo nie ma czasu ją myć. Tak, zaraz wam pokażę mój zestaw siewno-uprawowy. Nie mylić z uprawowo-siewnym, bo ten jest siewno-uprawowy. Zwykłego wiatra. Ale co tam, teraz to tam nic. Szyja od Mena Ponticus. W zeszłym roku to był kwalifikat. W tym roku to chciała być taka firma niedaleko z Opolskiego, co czyściła zboże i zaprawiała jednocześnie. Wyszedłem z pomidołek tam na filmikach. W tym roku, jak będziecie chcieli, to jakby miejscowi tu chcieli coś takiego robić, to kosztuje 150 zł na tuna. Powiedzmy, materiał siwny kosztuje 200, 2,5, a wy zaprawiacie swoją pszenicę, warto w tej chwili około 1000, to będzie 150 na zaprawa, 150 na zaprawianie, będzie 1300 i około 1000 w kapsie. Troszkę się tego tam więcej puści, o. Sieja na dzień dzisiejszy jest 14 października. Nie wiem, kiedy te filmy będziecie oglądać. Pewnie później, bo tam już trochę materiału jest nagrane. No i na dzień 14 października to mam około 200 kg na hektar. Zaraz się zaczną głupie komentarze, że za dużo. No i się ja starym Poznaniukiem, poza tym to jest drugi rok po centrali. A po trzecie, ziarko jest dość fajne i grube. Jakby było cienkie, no to dałoby więcej myni. O. Ale jest grube. I najeżdżą do końca. Tu też był ogrodnik zrobiony. Bez czarowania zmiany znacznika lecę na drugą stronę tego kawałka. Lecimy dalej. No właśnie, jako tu jest góra. W tej chwili prosto telefon ci miał. Trzeba udepnąć. No nie mów jakiego ciężaru, bo siewnik, palec i broń to tam ciężkie nie ma, no ale pod taką berga to już czuję, że coś ciągnie. Jest dość fajnie uprawione, jestem mega zadowolony. Agregat się spisuje, przynajmniej w tym roku, bo nie ma bez mokro. No
trochę tam zieleniny się kulą po wierchu, ale to już tego nie przeskocza. Na to tam na drugim kawałku już się nie kule zielonego nic po wierchu, bo już tam miałem nowe lemiesze. Zresztą wspominałem już o tym w poprzednim vlogu. I tak to idzie robić. Na spokojnie, bez pośpiechu. Dzisiaj wzięła 2,5 hektara. Zostanie mi jeszcze 2,5. Kawałek już posiody. Jakieś 5 hektarów ponad pszenicę. Hektar 30. Czy półtora nawet inżynia. Nie wiem dokładnie, to tam nie mierzyłem tego. No i hektar cyndżyta. Na wiosnę jeszcze będzie hektar owsa, a 3 hektary kukurydzy. Wkurza mnie ta kontrolka. No właśnie, jak dość więcej obrotów. Nie wiedzieć czemu. Nie wiem, może kompresor ciężko chodzi. Cholera to bi. Nie znam się. Jest ciastkarz, a nie mechanik. Mogę sobie ewentualnie zrobić torta w kształcie traktora. I to jest dobre tempo siwu. Ziemia jest ładnie uprawiona. Można się tu pozwolić, bo nie mówię kto pozwolić. No. Moja ulubiona robota. Oprócz tego jeszcze uwielbiam, jak kombajn przyjeżdża na pole i lubię zbierać siano. To takie moje najbardziej ulubione roboty. No i podjazd pod dwukołówka. Zaraz będziemy zasypywać. Tu niestety za dużo nie włazi. Właśnie zauważyłem, że mi się przytkała jedna redliczka. Ale to nie wpływało na wysiew, na szczęście. No, tu mam takie do przetykania. Jak wygląda materiał siwny w pokorza? Ale życie. Elegancki. Tak wygląda z tej zaprawiarki. Dobra. Robimy pauza. I sypiemy do siwnika. Myk i siwnik zasypany. To lecimy dalej. Kurde, powietrze uciekło. Dziadowsko, kontrolka mnie w nerwio. Zaś się oświeciła. A wiem, że ładowanie je. Ale ciekawe, nie? Może ona lubi świecić. Lecimy. W tym momencie idzie powiedzieć, że robię najważniejszą rzecz w roku. Jak to spieprza, to jest Ambo Fatima. Sieję z nadzieją, że coś z tego wyjdzie, no bo jak się spełnią czarne scenariusze i nawozy będą po 5 tysięcy na wiosnę, to raczej ich nie kupię, no bo za co? Za wszy? Już w tej chwili
musiałbym dać ponad 20 tysięcy za nawozy, które kupiłem w zeszłym, za ta ilość, jaką kupiłem w zeszłym roku. Dopłat tyle nie ma. Zawsze dopłaty stykły na paliwo, na nawozy. Jeszcze zostało coś tam na opryski. A tak? Dupa blado. Będzie co ma być. Będzie ekologia. Żeby jeszcze ktoś chciał płacić za te ekologiczne zboże, rozsądno cena, powiedzmy, nie wiem, jakby dawali dwa razy tyle za zboże ekologiczne, to by to był jakiś sens. A tak? Marny sens. Bez sens. Marzenia ekologów o uborach na całej Polsce i o braku bydła w uborach i świń w chlewniach i kur w kurnikach. To się cały czas dzieje, bo mało i do przodu. Ekolodzy będą coraz bardziej szczęśliwi. Już niedługo ludzie będą mieli wyznaczone swoje metry jechać na łąkach i będą jechać na łąka i obgryzać trawa. Dlatego ten świat idzie teraz na to. Mam nadzieję, że nie dożyję. Ale już to tak prędko idzie, że może mi się udać. I patrzcie, już mam pół jednego kawałka zasiotę praktycznie.
pożegnać. I się tak wrócę. A po co tu pogodać mu? Nie mam o czym. Zaś się nad tym się czasy tłucze, a tnie, to się zaś tam coś nagrał. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, za komentarze, za łapy, w górę czy w dół, tam, jak tam uznacie. Ja już do punktu tankowania przyjechał. Pole jest tak długie, że o pół kilometra. I praktycznie zasypuję za każdym razem, jak przejeżdżę, więc... No bo za mało skrzynia jest, no, żeby starczyło dwa razy tam i z powrotem. Dobra, trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć.